Szanowne przyjaciele, z przyjemnością witam Was. Dzisiaj ja przedstawię Waszej uwadze swoją informację. Jutro, 8 sierpnia, będzie jeden z najbardziej energetycznych dni. Portal 8.8 to świadome przyjmowanie nowych energii światła. W tym przekazie ja dam dla Was informacje o jednym z najbardziej silnych energetycznych dni tego lata. Jakie potoki czekają na nas i jak je przyjąć, zharmonizować i akumulować w ciele. 8 sierpnia 2019 roku będą otwarte nowe wrota światła pod cyfrowym kodem 88. Ten portal zacznie swoje otwarcie o godzinie 24 i będzie całkowicie otwarty o godzinie 4.30 nad ranem lokalnego czasu. Z każdym rokiem idę na Ziemię coraz bardziej wysokie wibracyjne energie, ale umiarkowane, dawkowane, żeby mogliśmy je przyjąć i maksymalnie harmonicznie adaptować, nie szkodząc naszym ciałom. I przez portal 8.8 w tym roku przejdę fale czystego światła, niosąc promienie białego, złotego, niebieskiego i rubinowego kolorów. W ten dzień postarajcie się jak najwięcej czasu poświęcić swojemu światu wewnętrznemu. Podejdźcie świadomie do procesu przyjmowania nowych energii. Przecież każdy portal światła niesie w sobie nową wiedzę i wskazuje nam drogę do wyższych wymiarów naszej świadomości. Jak przyjmować potoki światła? Dlatego, żeby nie nastąpił dysbalans, który przejawia się w postaci hiperaktywności lub odwrotnie, przygnębienie i spadku sił witalnych, trzeba wyrazić swój wewnętrzny, czysty zamiar na przyjęcie promieni światła. Poproście swoich aniołów wyrównać energię i akumulować je w ciele na Wasze wyższe ewolucyjne dobro i przebudzenie ducha. Promień białego światła niesie w sobie czystość i jest odbiciem blasku Waszego ducha. On przyjdzie po to, żeby przypomnieć, kim jesteśmy. Promień złotego światła niesie w sobie wiedzę. Tą wiedzę, która się znajduje w każdym z nas. Otwórzcie się promieniu złotego koloru i posłuchajcie siebie. Przeżyjcie doświadczenie relacji ze swoim wyższym ja. Promień niebieskiego koloru będzie intensywnie pracować nad przebudzeniem naszego duchowego widzenia, żeby my w końcu zobaczyli prawdziwą rzeczywistość i uświadomili sobie, kim jesteśmy i po co tu przyszliśmy. Główne to nasza wiara i otwarte serce. Wtedy wszystko będzie działo się jak za pomocą magii. Zaufajcie procesowi i odkryjcie w sobie ten świat, o którym na krótko zapomnieliście. Przy działaniu promienia niebieskiego koloru możliwe bóle głowy i pulsacje w skroniach lub w trzecim oku. Również trzeba pilnować ciśnienie. Niestety może skakać. Trzeba pić dużo wody. Będzie idealnie, jeżeli ten dzień będzie bez jedzenia, tylko na wodzie. Tym bardziej to jest czwartek. To jest dzień, w którym trzeba w tygodniu prowadzić głodówki. A tu 8.8 akurat jest w czwartek. Idealnie wszystko się układa. Promień
Kolor rubinowego pomoże przybudzić światło mądrości, która ukryta w naszych sercach. Zmieni się nasze podejście do wszystkiego i do wszystkich. Nadszedł czas zyskać dojrzałość i patrzeć na świat oczami ducha, bez oceniania i osądu, rozumiejąc, że wszystko jest takie, jakie ma być w danym momencie. Portal 8.8 będzie otwarty do 11 sierpnia. W te dni będzie iść głęboka praca wyższych cywilizacji światła nad naszym przebudzeniem. Nam pomagają. Siły wyższe nam pomagają. Inne cywilizacje nam pomagają. Siły światła. Wszystkim tym istotom światła zależy na naszym przebudzeniu i na naszej świadomości, żeby my wreszcie przypomnieliśmy sobie, kim jesteśmy. Można nawet trzeba w te dni do 11 medytować. Każdy ma swoją ulubioną medytację. Zwracajcie się do swoich nauczycieli, do wyższych sił, do swoich aniołów, do swoich przewodników i proście ich o prowadzenie. To wszystko, co chciałam na dziś Wam przekazać.